Wszyscy twierdzą, że samba. Zobaczymy tutaj. Proszę. Podwójna sprężyna. Podwójna sprężyna, może i tak, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź. Samba. To jest prawidłowa odpowiedź. I jak obiecałem, nagrody to podwójne wejściówki na wyjściówki. Przypomnę, że zawodnikowi na tej śliskiej nawierzchni wczoraj się nastąpić spinem, ale wszystko bardzo wiernie sobie radzi, bardzo duży wody się zmienia i spin! Spin, ale piękny save! Uratował! Właśnie troszkę przesadziłem się, bo widać, że on ma tylko 310 koniec, ale mamy mistrza Polski, Paweł Trela! Widać! Paweł Trela na pewno meteorytu i już go nie ma. Tak, ale tutaj jest rzeczywiście Paweł Wyklarny, i myślę, że na pewno to jest taka moc, a my w tej chwili oglądamy Grzegorza Sytki. Wokół tutaj chmury przeszły, a mamy w tym pierwszy czas punktowany. Grzegorz Szybki, brawa! Grzegorz Szybki jest naprawdę szybki! Grzegorz był wściekły, nie wiem, czy Grzegorz zaliczył to, co nazywasz spinem. Spin na win. Spinujesz, nie punktujesz. Delikatnie z tego rynem, a właśnie o wilku, że mowa. Kolejny czas punktowany. No zobaczymy, czy powtórzę swoje niechlubne rzeczy i czy też nie było, co tutaj mamy. Jestem przekonany, że nie. Wow, i niestety powtórka. Wow. Widzę, że na trybunie zagęściło się, to dobrze. Kochani, jak już wcześniej wspominaliśmy,
Punktacja driftu obejmuje szereg czynników technicznych, ale jest... E89, to jest naprawdę dobra. Piotr Jankowski. Rage Team. Rage Energy Team. Pierwszy teraz punktowany. Przepraszam bardzo. To jeszcze nie jest przejazd punktowany. Krzysztof Bateria, mojego kolega z teamu Rage Energy Gamers. Przejazd rozgrzewkowy. Za chwilę zgodnie z planszą będziemy oglądać pierwszy numer 1. Bardzo duży kąt wychylenia na tym ostatnim sekcji. Wyklarnie 540 koni. Myślę, że na pewno to jest taka moc. A my w tej chwili oglądamy Grzegorza Chybki, numer 3. Silnik z E39M5, to jest V8 400-konna. I to jest chyba jeden z niewielu seryjnych silników, bo ten silnik w serii też ma 400 koni. Widzę, że... Naprawdę bardzo agresywnie, bardzo serdecznie. Na śladowo z tą linię, naprawdę bardzo agresywnie, dokładnie po 100 metrów. Adrian, druga kontrola. Jest, popełnia błąd na końcu. Tak, ze swoim rywalem, ale się troszkę pozwolił. Zdecydowanym faworytem w tym pojedynku jest. Thank you.